Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na informacje. Policja podsumowała wczorajszy strajk kobiet w Warszawie. Zatrzymano 11 osób. Kilkukrotnie doszło do naruszenia nietykalności funkcjonariuszy. Pomimo pandemii koronawirusa wczoraj na ulicach polskich miast znów odbyły się protesty strajku kobiet, m.in. w Krakowie, Łodzi i we Wrocławiu. Największy odbył się w Warszawie. Policjantów atakowała liderka strajku Marta Lempart. Imię, nazwisko i numer służbowy. Taka z was policja. Na ulicach dochodziło do zamieszek. Policja usunęła z trasy Łazienkowskiej protestujących, którzy wtargnęli na jezdnię, blokując ruch. Wybiegnięci na trasę, gdzie cały czas odbywał się ruch, jest sytuacją, która jest niedopuszczalna. Wczoraj wręcz zaskoczony zostałem sformułowaniem, że jest to konstytucyjne prawo. Bilans strajku to 11 osób zatrzymanych, 3 przestępstwa, 374 wnioski do sądu. Doszło też do incydentu z poseł Koalicji Obywatelskiej Barbarą Nowacką, która potraktowana została przez jednego z funkcjonariuszy gazem. I my to wszystko będziemy wyjaśniać bardzo szczegółowo. Będzie niezwykle ważne to nagranie, które jest zabezpieczane z kamerki, którą posiadał przy sobie policjant. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk zapowiada złożenie wniosków o wyjaśnienie incydentu do marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz do prokuratury. Polska nigdy nie będzie wyglądała jak Białoruś. Te zdjęcia, które oglądamy, są skandaliczne. Wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wezwał policję do zaprzestania używania pałek teleskopowych i gazu wobec protestujących. Zastanowi się nad zawieszeniem wspierania finansowego policji, bo nie może być tak, że policja podlega tak politycznej presji i niestety jej ulega. Te słowa wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży nazwał formą prowokacji. Środki z miasta to znikoma część budżetu policji. Brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do tego, aby prezydent miasta oceniał, a tym bardziej rozliczał działanie policji. Jak zauważa prezes wrocławskiego Stowarzyszenia Rodzice Chronią Dzieci Magdalena Trojanowska, za protestami stoją pieniądze globalnych elit. Przyjęta przez Parlament Europejski rezolucja potępiająca wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przesłanki eugenicznej to tylko jeden z elementów walki ideologicznej. Unijne instytucje popierają też inne trendy przeciwko życiu, LGBT, antykoncepcję i eutanazję. Unia Europejska będzie nas zmuszała do wprowadzenia właśnie takiej polityki depopulacyjnej, polityki po prostu etycznie nieakceptowalnej dla większości społeczeństwa polskiego. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk Marek Skiba, zwolennicy życia muszą odważnie mówić o swoich poglądach. My jesteśmy tak bardzo zorientowani na to, żeby nie krzywdzić innych ludzi, żeby nie narzucać im swoich praw, żeby być wobec nich dobrym, że my z naszymi dobrymi wartościami nie wychodzimy na zewnątrz. W postulatach lewicowych aktywistów jest wiele sprzeczności. Obłudę lewicowego myślenia pokazuje chociażby to nagranie. Osoby, które podpisują się za ochroną skrzeku żaby, odmawiają podpisu za ochroną ludzkiego życia. Tak, i jest też druga petycja, chodzi o ochronę życia ludzkiego od chwili poczęcia. Wie pan co, akurat tego to nie podpiszę. Prawie 11,5 tysiąca nowych zakażeń i 283 zgony. To dzisiejszy bilans epidemii koronawirusa. COVID-19 bardzo mocno wpłynął na funkcjonowanie służby zdrowia. Wiele obaw budzi szczególnie poziom opieki onkologicznej. Pandemia koronawirusa to trudny czas dla pacjentów onkologicznych. Do rzecznika praw pacjenta spływa wiele niepokojących sygnałów. Odwołane wizyty lekarskie, opóźnienia w diagnostyce czy też odroczenia w czasie włączenia do programu lekowego to tylko niektóre z nich. Najbardziej dramatyczna sytuacja dotyczy pacjentów, którzy do tej pory leczeni byli w szpitalach jednoimiennych, które aktualnie udzielają świadczeń zdrowotnych tylko pacjentom ze stwierdzonym zakażeniem COVID-19. Mówił w wywiadzie dla naszego dziennika rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Według statystyk od marca odnotowano spadek wydanych kart diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dodatkowo pacjenci informują, że operacje nie są wykonywane terminowo. Powód: zespoły chirurgiczne są zdziesiątkowane przez koronawirusa. Wiele placówek ze względu na restrykcje sanitarne pracuje też na zwolnionych obrotach. Do tego dochodzi też obawa wielu pacjentów przed zakażeniem i odkładanie przez nich wizyty u lekarza. Zauważamy, i to jest bardzo duży problem w onkologii, mniejszą zgłaszalność do zarówno badań profilaktycznych,
jak i do samych działań leczniczych. Dane są niepokojące. Według raportu Onkologia w czasach COVID-19 spadła liczba wykonywanych badań. W województwach mazowieckim, dolnośląskim i warmińsko-mazurskim to ponad 90% mniej wykonywanych mammografii i cytologii. Onkolog profesor Ireneusz Pawlak z Dolnośląskiego Centrum Onkologii zachęca do korzystania ze specjalnych infolinii i teleporad. Jeżeli mamy wątpliwości, dzwonimy i koordynator leczenia lub lekarz zadzwoni do Państwa i bezpośrednio ustalimy tryb postępowania, zarówno diagnostycznego, jak i leczniczego. Warto pamiętać, że wczesna diagnoza w wielu przypadkach pozwala skutecznie leczyć raka i uratować życie. W przyszłym tygodniu Senat zajmie się ustawą covidową, która pozwoli na handel w niedzielę 6 grudnia. Prawdopodobnie w piątek projekt trafi z powrotem do Sejmu, a następnie na biurko prezydenta. Przewodniczący Handlowej Solidarności Alfred Bujara apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy, aby podpisał ustawę z jednodniowym opóźnieniem. Pracownik musi pracować w tej chwili no, nie 8, ale nawet 12 godzin w tak trudnych warunkach pracy. Jest to naprawdę nieetyczne. Z tego miejsca apeluję do pana prezydenta, żeby tą ustawę covidową w przyszłym tygodniu podpisał w niedzielę. To będzie prezent mikołajkowy dla tysięcy, dla 2 milionów kobiet w handlu. Naprawdę ucieszą się z tego, że pan prezydent podpisze to z jednodniowym opóźnieniem, że nie będą musiały pójść do pracy w niedzielę, a ustawa covidowa wejdzie w życie w poniedziałek i nic się z tego tytułu w Polsce nie stanie. Dziś przypada 190. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego, niepodległościowego zrywu Polaków skierowanego przeciwko rosyjskiemu zaborcy. 29 listopada to także Dzień Podchorążego. Powstanie listopadowe rozpoczęło się 29 listopada 1830 roku. Wówczas grupa spiskowców ze Szkoły Podchorążych Piechoty na czele z Piotrem Wysockim próbowała zabić przebywającego w Belwederze wielkiego księcia Konstantego, brata cara Mikołaja I. Zamach się nie udał. Jednak powstanie rozwija się. Powstańcom udaje się, podchorążym udaje się opanować arsenał. Udaje się dokonać ważnego elementu. Lud Warszawy, mieszkańcy Warszawy wsparli swoją obecnością, jak i wsparli militarnie, bo zajęto arsenał, a więc tą ważny element do prowadzenia walki zbrojnej. Opanowano Warszawę. Przypomina dr Marcin Paluch. Powstańcy walczyli blisko rok. Ostatecznie przegrali w starciu z dużo liczniejszą armią rosyjską. Po upadku zrywu represjonowano jego uczestników i drastycznie ograniczono autonomię Królestwa Polskiego. W Warszawie, w miejscu, gdzie stał browar, którego podpalenie stało się sygnałem do rozpoczęcia powstania, odsłonięto dziś tablicę. Ta tablica wpisuje się w archipelag pamięci o tym, jak Polacy walczyli o niepodległość. Zaznacza warszawski radny Filip Frąckowiak. Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego to także Dzień Podchorążego, właśnie ze względu na młodych podchorążych, którzy rozpoczęli niepodległościowy zryw. O tym, jak ważna jest suwerenność i co znaczy ją zachować, mówił podczas uroczystości na dziedzińcu Belwederu prezydent Andrzej Duda. Mówię to głośno, bo różnie się w dzisiejszych czasach dzieje. I ten wieczór listopadowy niech będzie wymownym świadectwem tamtego zrozumienia przez tych młodych polskich żołnierzy. To lekcja szczególnie dla młodego pokolenia, któremu, jak mówił prezydent, trudno dziś zrozumieć, co znaczy mieć polską władzę, a co znaczy mieć narzucaną wolę. Minister Edukacji i Nauki profesor Przemysław Czarnek rozpoczyna batalię o uczelnie wyższe. Chce przywrócenia społecznego, kulturowego i narodowego charakteru nauki polskiej. Nauki, która została zawłaszczona przez lewicową ideologię. Rozwój nauki jest dziś priorytetem. Stanowi część polskiego społeczeństwa, naszego narodowego dziedzictwa i polskiej kultury. Ma pomnażać i rozszerzać to dziedzictwo na przyszłe pokolenia.
Mówi minister edukacji i nauki profesor Przemysław Czarnek, realny wpływ na kształtowanie młodego człowieka mają uczelnie wyższe. Niestety, obecnie przeżywają one ogromny kryzys, przestały wypełniać powierzoną im misję. Praca formacyjna, intelektualna i wychowawcza dla i na rzecz polskiego państwa została wyparta przez dominującą na uczelniach lewicową ideologię, zauważa profesor Mieczysław Ryba. Mamy do czynienia z ideologizacją. W wielu wypadkach życia uniwersyteckiego ono jest nie tylko pochodną działań systemowych, ale również pewnych wpływów ideowych, bardzo niekorzystnych, bardzo takich redukujących naukę do wymiaru gry ideologicznej. Przed nowym ministrem edukacji i nauki stoi poważne wyzwanie, zaznacza przewodniczący sekcji wychowania i oświaty NSZZ Solidarność regionu gdańskiego Wojciech Książek. Róbmy wszystko, żeby odsuwać te spory ideologiczne od szkoły. Jeżeli mają być jakieś barwy, to mają być barwy biało-czerwone po prostu, patriotyczne. To jest to wyzwanie wielkie szkoły, kształcić i wspierać. Dlatego tak ważne jest odbudowanie jakości polskiego nauczania. Jak zapowiada minister profesor Przemysław Czarnek, na uczelniach należy przywrócić równowagę trzem ścieżkom działalności. Chodzi o naukę, formację i dydaktykę. Powinny to być rzeczywiście równorzędne i wzajemnie się dopełniające aspekty życia akademickiego. Warto by wzmocnić rangę przedmiotów formacyjnych na uczelniach. Kanon polskiej formacji stanowić powinny filozofia, etyka, logika, nauka o polskiej kulturze i tożsamości, Biblia. Wykładowcy muszą być całkowicie autonomiczni. Trzeba wrócić do relacji mistrz-uczeń. Bardzo często zdarzało się tak, że osoby, które zostały posądzone o głoszenie poglądów, które w większościowym środowisku określonej akademii, uczelni, uniwersytetu były uznawane jako niepożądane, osoba ta była zawieszana w obowiązkach pracownika. W efekcie zatem wyrok jeszcze nie zapadł w sensie sądu dyscyplinarnego czy sądu koleżeńskiego, a osoba została już skarcona odsunięciem od realizacji pracy zawodowej. Podkreśla profesor Jacek Kurzępa. Dla zideologizowanych środowisk taka zapowiedź zmian napawa lękiem. Tym bardziej, że środowiska te są hojnie wspierane przez międzynarodowe dotacje i granty. Dziś pierwsza niedziela Adwentu, która rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Ojciec Święty wraz z nowymi kardynałami sprawował Eucharystię w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Ojciec Święty Franciszek apelował dziś, by obudzić się ze snu obojętności i mierności, który przychodzi, gdy zapominamy o miłości, a dbamy jedynie o spokojne życie. Ale bez porywów umiłowania Boga, bez oczekiwania na Jego nowość, stajemy się miernymi, letnimi, światowymi. I to niszczy wiarę, bo wiara jest przeciwieństwem przeciętności, jest żarliwym pragnieniem Boga. Nawiązując do rozpoczętego Adwentu, papież wskazywał, że jest to czas, by przypomnieć sobie o bliskości Boga. O Adwencie papież mówił też w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański. Podkreślał, że czas ten jest nieustannym wzywaniem do nadziei. Przypomina nam, że Bóg jest obecny w historii, aby ją doprowadzić do ostatecznego końca i do pełni, którą jest Chrystus. Pośród burz życia Bóg zawsze wyciąga do nas rękę i uwalnia nas od zagrożeń. Od nas zależy, czy będziemy się Go chwytać, aby nie pogrążać się w otchłani, bo jak mówił Paweł, umacniał nas aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana. Ojciec Święty prosił o modlitwę za nowych kardynałów. Wcześniej papież Franciszek wraz z nowo mianowanymi kardynałami spotkali się z papieżem Benedyktem XVI. Patrzmy z nadzieją na nadchodzące dni. Apeluje z okazji rozpoczynającego się Adwentu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Tegoroczny Adwent będzie inny niż wszystkie poprzednie. Pandemia zmienia nasze życie, a na te trudności nakładają się niepokoje społeczne, podczas gdy tak bardzo potrzeba nam zgody i pojednania. Niech ten Adwent będzie czasem wzajemnej modlitwy, czasem rekolekcji adwentowej, mszy świętych roratnych, spowiedzi adwentowej, przy całym zachowaniu obostrzeń sanitarnych.
Niech będzie czasem modlitwy za wszystkie dzieci poczęte, aby mogły cieszyć się darem narodzin, za wszystkich cierpiących w czasie pandemii oraz za tych, którzy walczą o nasze zdrowie. Do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie trafiły dokumenty z zakończenia procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym czterech męczenników augustiańskich. Zostali oni zamordowani w czasie II wojny światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych. Niemcy w czasie II wojny światowej masowo prześladowali i wyniszczali duchowieństwo. Według danych historyków zamordowali około 2000 księży diecezjalnych, 370 zakonników, około 280 sióstr zakonnych. Około 4000 księży i zakonników oraz około 1100 sióstr było więzionych w niemieckich obozach zagłady. Wśród nich było czterech braci augustianów. Ojciec Wilhelm Gaczek i towarzysze podzielili więc los tysięcy polskich księży. Pozostali trzej augustiańscy słudzy Boży to ojciec Krzysztof Olszewski, ojciec Edmund Wilucki i brat Kazimierz Lipka. Ponieśli męczeńską śmierć w latach 1941-1942 w niemieckich obozach Auschwitz-Birkenau i Dachau. Obecnie trwa ich proces beatyfikacyjny. Za nami pierwszy jego etap na szczeblu diecezjalnym. Ich męczeństwo rozpoczęło się w czasie, gdy Karol Wojtyła żył w Krakowie. Teraz idą za nim ci, którzy go poprzedzili w drodze wiary i dawania świadectwa, podkreśla metropolita krakowski ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Dzisiejsze czasy też wymagają świadków. I to świadków jednoznacznych i zdecydowanych. Wytrwałość i konsekwencja w powołaniu, w byciu kapłanami i zakonnikami, tak można scharakteryzować augustiańskich męczenników, podkreśla notariusz ich procesu beatyfikacyjnego ojciec Piotr Lamprecht. Nawet w tych najtrudniejszym momencie, czyli w obozie koncentracyjnym, wytrwali i również z tego co wiemy, byli dla więźniów znakiem nadziei. W czasach niemieckiego terroru osoby duchowne były znakiem nadziei dla wielu potrzebujących, w tym także ludności żydowskiej, płacąc za to najwyższą cenę własnego życia. Nawoływanie do palenia kościołów i palenia żywcem katolickich księży to akcje promowane przez środowiska lewicowe w mediach społecznościowych. Środowiska liberalno-lewicowe stają się coraz bardziej agresywne. Przed tygodniem w mediach społecznościowych w Polsce ich działacze nawoływali do palenia kościołów. Wcześniej dochodziło do zakłócania mszy świętych, aktów wandalizmu, profanacji i niszczenia obiektów sakralnych. Te agresywne działania wobec katolików nasilają się także w innych krajach w Europie. W Hiszpanii na Twitterze promowano dziś akcję Fuego al Clero, czyli spalić kler. Wpisy zachęcały wprost do spalenia kapłanów żywcem. Mówiły także, że jedyny kościołem, który oświeca, jest ten, który płonie. To wezwanie do przemocy wobec duchownych kościoła katolickiego spotkało się z akceptacją administracji portalu. Twitter nie podjął żadnych działań, by powstrzymać promocję przemocy i nawoływania do zabijania duchownych. Francuzi protestują przeciwko brutalności policji i ustawie o globalnym bezpieczeństwie. Demonstracje odbyły się w 100 miastach w całym kraju. Tylko w samym Paryżu protestowało prawie 50 tysięcy osób. Demonstracje odbyły się w 100 miejscowościach w całym kraju. Doszło do starć z policją. To nagranie, które być może widzimy po raz ostatni. Francuskie władze forsują przepisy, które zabronią dokumentowania i publikacji działań policji. Grozić ma za to nawet rok więzienia i grzywna w wysokości 45 tysięcy euro. Oczywiście zakaz nagrywania dźwięku i obrazu policji, a także filmowania tego, co się dzieje, to po prostu atak na wolność prasy. Właśnie dlatego Francja protestuje. Wśród zarzutów znalazły się także nadmierna przemoc funkcjonariuszy oraz rasizm. To, co dzieje się we Francji, wydaje mi się niezwykle niepokojące i poważne. Nie możemy na to pozwolić. W trakcie wczorajszych zajść w Paryżu rannych zostało 62 funkcjonariuszy, zatrzymano 81 osób. No teraz dziękuję już Państwu za uwagę. Do zobaczenia.